Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Plague Tale Innocent. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Co? Możecie zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Lajka możecie zostawić, chociaż te lajki generalnie tak nic nie dają. Jeżeli chcecie wesprzeć twórcę, no to generalnie sub oraz follow na Twitchu na przykład, albo na Instagramku bardzo by pomógł, albo zostawianie też odcinka w tle często pomaga. Nawet jeżeli go nie obejrzycie, tylko zostawicie go w tle, no to mega dużo pomoże. Co? W poprzednim odcinku staraliśmy się wyczyścić ten zamek, w którym to dzisiaj chodzę aktualnie ze szczurów. No i się w sumie udało wyczyścić, tak mi się wydaje. W dzisiejszym odcinku co będziemy robić? Będziemy starać się przede wszystkim chyba przetrwać. Aha, i to jest faktycznie chyba nasza baza, to będzie generalnie. To jest chyba nasz nowy dom, który będzie naszym nowym domem, ponieważ mamy tu moje znajdźki, czyli te naszyjniki, ta kaczka, ten cztero, nie pamiętam, jakiś ocet, czterech śmierci, albo coś takiego, jak się tak się nazywał, ten ocet. No i tutaj nas Hugo, bo tak się chyba nazywa nasz brat. Powiedział, że odkrył coś fajnego i doprowadzi nas do tego miejsca. Inkografia. Alchemia w takim stopniu fascynuje ludzi nauki, jak i inspiruje artystów. Powtarzający się często symbol lwa pożerającego słońce jest w rzeczywistości nawiązaniem do alchemicznej przemiany. Celem ataku witrolu na siarkę jest oddzielenie substancji surowych od substancji subtelnych. Nie rozumiem. Ale niestety z chemii miałem dwójeczkę, także jest to raczej zrozumiałe. Oni tam już widzę alchemiczne rzeczy rozkminiałem. Zszedłbym tak szczerze mówiąc jeszcze na chwilę na dół. Nie wiem, czy będę miał później okazję to zrobić. No dobra, idziemy z tobą, no. Zaraz będziemy zwiedzać, miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję zwiedzać. Pozbierajmy wszystko, co możemy pozbierać. Yes, yes. What do we have to do? Amicia, I need the file from the left-hand table. All right. On me. What can I do? We need light for the last step. Hugo, go get a candle. Okej, młody coś będzie alchemiczne, jakieś rzeczy tworzył. My musimy przynieść jakąś fiolkę. Jesteśmy w jakimś laboratorium, nie wiadomo kogo, ale chyba kogoś w miarę ważnego. W sensie ludzi, którzy na pewno się tutaj znali na tym, na swojej robocie. I którzy potrafili wykonać różne alchemiczne dzieła. My teraz musimy przynieść fiolkę, która w rzeczywistości jest słojem. Okej, w ogóle teraz się zorientowałem, że do wytworzenia tego luminosa potrzebujemy niestety skóry. I to jest akurat fatalna informacja, bo ja takiej skóry potrzebuję. Dobra, zanieśmy mu tutaj tą. Fiolkę? Tam słój. Concentrated laurel sap. It's just behind me. I'll get it. What's a great work? Can I eat it? It is the elixir that would illuminate your path. A beacon for the bearer of the macula. It came to me during the night. Latarnia. Jakaś nowa mechanika tutaj wejdzie nam. Angel's tear. I będziemy mogli jej pewnie używać. The elixir. Wow! The great work! It wasn't supposed to do that. It doesn't matter, Lucas. Perhaps we should let you rest, right, Hugo? Well done, Lucas. You're a sorcerer. Amicia, come on. I'm coming. Cię znowu i za Hugo na mury. No dobra, miejmy nadzieję, że prowadzi mnie w miejsca, w którym znajdę różnych duże ciekawości, ponieważ takie ciekawości chciałbym znaleźć, typu skóra, typu materiał. Może to nie jest najciekawsza ciekawość, ale na pewno przydatna rzecz. I w ogóle te cząsteczki, które tutaj widzicie nad nami, dodają takiego klimatu. Takie mały pierdół, a mega dużo daje, szczerze mówiąc. I te smugi światło, to jest coś niesamowitego. Niesamowite jest też to, jak zoptymalizowana jest ta gra i jak mało pali zasobów. Tygiel alchemiczny. Wciśnij Y, aby dowiedzieć się więcej. Tygiel alchemiczny. Najważniejsze narzędzie każdego alchemika to kamienne naczynie w stanie bez szwanków wytrzymać najbardziej ekstremalne
warunki. W trakcie prac alchemicznych skrywa obietnicę na stworzenie wielkiego dzieła. Okej. Po prostu naczynko odporne na ogień i tak dalej. Come on, Amnesia, let's both do it. Nie wiem, czy powinniśmy, szczerze mówiąc. Having fun, are you? I'm sure the Inquisition are too. Melly, we thought you'd gone. Come on. We need to talk. No i brzmiało groźnie. W ogóle nie ma jej brata, więc... No właśnie, jej brata w ogóle to pojmali, więc chyba o tym będzie chciała z nami porozmawiać. Ah, that's exactly what you need. Whoever built this place really didn't want to be fucked with. Be good and you'll be fine. So, you're going to find Arthur? If I can help, he's my problem. You heard what I heard. Those Inquisition dogs took him to the Bastion. I know where to look. I'll find him. Amicia, look! Listen. With Hugo. It doesn't look easy, but believe me, it's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers, sometimes you just want to kill them. The symbol is Amicia! I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. As if that was my style. Amicia, please come! Yes, Hugo, what did nawet you nie find? Mogę, nawet jakbym chciał. O, teraz możemy. Co się dzieje? It's the drawing. What drawing? The one in the dining room. I'll show you. Come on. I'm following you. No dobra. Zbadaj symbole. Kurczę, młody. Może byśmy takimi schodami na dół poszli, bo tam widziałem różne ciekawości. Znaczy nie widziałem różnych ciekawości, ale tak szczerze myślę, że będą tam różne ciekawości. Alchemist coat of arms maybe? Have you seen the tree? The tree? Come on, over here. I za Hugo. O, a tu coś jeszcze jest, co to jest? A, będziemy musieli to chyba odkopać albo coś takiego. Dobra, bo zbierajmy przede wszystkim tutaj te wszystkie rzeczy, które się świecą. Moje pytanie brzmi, czy zostaniemy tutaj na długo, bo jeżeli tak, to... To nie wiem, czy mi się to podoba do końca, ale może będziemy mieli tu całkiem sporo interakcji. Może mi się podoba, w sumie jeszcze nie mam zielonego pojęcia, co tutaj gra dla nas przygotuje. Kurczę, to wygląda jak w ogóle z Wiedźmina. To było to drzewo, w którym odkładali te wszystkie swoje wisiorki zmarłych braci. Tak mi się wydaje, że oni tam mieli w Kermoren chyba takie drzewo. W grze tego nie mamy, ale... Widziałem w serialu było, może to kiedyś było to drzewo. O kurwa! Ty, co mu się dzieje w ogóle? Ty, teraz to dopiero zauważyłem, on faktycznie jest chory. Ło, cikierinca, ty! Ty, ja to teraz zauważyłem dopiero. Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. It's getting bigger. Yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process, and at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book, the Sanguinis Itinera. So perhaps, with the book, I'm afraid you could... not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed, together with other works, in the university basement. Just getting there would be near impossible, suicidal even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town, not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right. Jak to mówię, dwie pieczenie na jednym ogniu. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo, I'm really sorry. I need to leave. Don't worry. I'll stay with Lucas. Good.
I'll be back soon. Oj, coś czuję, że jak przyjdziemy, to młody się zamieni, kurwa, w szczura albo coś takiego. Father, mother, you'll always be here. Młody będzie. Następne stadium to jest wielki szczur. Here, it's St. John's Wort. Oh. It will protect you when you go to the town. Must be powerful stuff. I oczy kręca, kolejna roślina, której mogę się nauczyć. Dziurawiec. Czy my mamy dziurawca w Polsce? Pewnie mamy. Pewnie chodzisz po nim dzień w dzień i mówisz, co za kwas. I wyrywasz to wszystko, jak większość roślin. Nie. Dziurawiec, zwany także zieleń świętego Jana, to symbol niechęci, a także ochrony i światła. Jest uznawane za lekarstwo na melancholię oraz inne problemy natury psychicznej, pomimo że nazywa się go czasami łowcą diabłów. Zjedzenie dziurawca może często zakłócić pracę serca i doprowadzić do arytmii. Czyli najpierw wiesz to, jak masz problemy psychiczne, a potem walisz głuk. I to łagodzi problemy z oddychaniem i sercem. Kombo takie lecznicze. Dobra, będę pamiętał. Będę w survivalu. Chciałem się udać, i oni poszli w ogóle. Skryłeś, że szczerze mówiąc, tymi schodami na dół, co? I wyszli po prostu na zewnątrz. Czy się mylę? O kurczę, mylę się. Ty, to gdzie oni poleźli? Halo? Ziomy? W sumie nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni są. Chyba, że tutaj normalnie przez drzwi mamy wyjść. Nie, no też nie. Ani tutaj, ani tam. Strasznie dużo tutaj jest tych ścieżek generalnie i schodów. A tutaj są, dobra, nie zauważyłem cię. All right, come on. Here. And one last thing. Laurentius told me once that there are roses scattered along the path to the book. So keep your eyes open. Roses. All right, we will. Niebieski kwiat i kolce. Po co nam te róże? Nie wiem, ale pewnie się dowiemy. W cieniu zamkowych murów. Rozdział 9. Mam nadzieję, że w cieniu zamkowych murów to będę ja. I mój kompan, i moja kompanka, z którą wyruszamy. Że nas tutaj nie znajdą. The first rule of survival is hidden between the legs. Wouldn't the head be quicker? You're way too soft. Shh, there are the town ramparts. Okej. Zamek, nie no, przecież tak jak to w ogóle wszystko... Wszystko tu wygląda, jak to przepięknie i generalnie chodzi, jak to przepięknie zoptymalizowane, że to w ogóle działa sobie płynnie i wywalone, nie? Ja myślę, że oni stworzyli grę i 50% czasu próbowali zoptymalizować, żeby to w ogóle chodziło na jakimkolwiek komputerze. I PlayStation i tak dalej, bo zgaduję, że tutaj nie tylko na komputery stacjonarne wyszła taka gra. He was gifted, so that's the punishment for stealing. Death. I don't want to find Arthur with that kind of collar. Come on, let's go. A co oni mu właściwie zrobili? Tak szczerze mówiąc, nie widać tutaj. Skatowali go? Nie wiem, dziwne tak w sumie. Ani to głowy mu nie odcięli, nie wiem. No, tutaj trzeba otworzyć się, ja sobie sam nie poradzę. Proszę wsadzić w dziurkę klucza. Czy tam wytrycha? Nie, na jakiej zasadzie działają wytrychy. Ale generalnie możesz kupić taki za 10 zł i większe drzwi otworzy, z tego co wiem. Nawet nie potrzeba zbytnie umiejętności. Oczywiście w zależności od zamku, nie? Ale zgaduję też, że kiedyś nie posiadali jakiejś dużej ilości zamków, tylko raczej były jedne zamki, także... Oj ty, ale poczekaj, co drzwi zamykasz, a ty nie idziesz ze mną? Chyba nie, chyba muszę iść solo, znajdź uniwersytet. Dobra, skradamy się przede wszystkim, to jest pierwsza podstawowa zasada, żeby nas tutaj nie złapali. Dranie, co robią? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem skąd ich głosy słyszę tak naprawdę i nie wiem, którymi schodami powinienem udać się na górę, bo są dwa. Dwa schody? Dwoje schód? Czekaj, jak się odmienia schody? Dwoje schodów? Nie no, to brzmi jakoś idiotycznie. Chyba idę w dobre miejsce, co? O kurde, to jest całe miasto wielkie. Jo, się kręca, nie? Nie no, przepiękne. Jeżeli chodzi o grafikę, to jest naprawdę wyśmienite. Wyśmienita gra. Jedna grafika człowiekowi zapada w pamięć.
To podstawowy element. Gra musi być ładna graficznie. Here we go, man. Daleko? Damy radę. Nie no, naprawdę jest daleko w sumie ten uniwersytet. Całkiem sporo kroków będziemy musieli tutaj wykonać, ale przy okazji zrobimy cardio. Dobra, raczej tam nie chcemy chyba iść. Tak mi się wydaje. Chcemy ich raczej ominąć. Nie wiem, czy tędy się uda. Trzeba wychwycić, jak oni tutaj chodzą. Przede wszystkim wychwycił to ja bym te kamienie do mojej kiermany bym. Wychwyciłbym te kamienie do mojej kiermany, nie wiem co powiedziałem. Saletra, materiał, alkohol. To się wszystko przyda, kiedy znajdziemy warsztat. Trzeba wykonywać ulepszenie. Niestety dużo tutaj tych szmat, skór i tego wszystkiego pozostawiałem w tyle, przez co no nie jestem najbardziej, że tak powiem, nie mam najbardziej ulepszonej postaci, no nie, mógłbym mieć zdecydowanie bardziej ulepszoną postać. Niestety za każdym razem, kiedy natrafiałem tutaj na warsztat, to brakowało mi chociaż jednego składnika. Jak w ogóle pięknie wygląda to co oni tutaj niosą, czyli ten lampion. Nie wygląda to prześwietnie? Pięknie wygląda, mega, mega, mega klimatycznie. Na pewno bez porównania się gra to w nocy, a bez porównania w dzień. Czy jestem w stanie mu to zgasić? No niekoniecznie niestety. No i tutaj jest problem pewnego rodzaju. Stan wojenny? Dobra, tu jestem w stanie to zapalić, tak mi się wydaje, czyli ten tutaj lampion, czy co to tam jest. To odpędzi trochę szczury, będziemy mogli się tu przedostać na drugą stronę, gituwa. Plan następny jest jaki? Kurczę, chciałbym powiedzieć, że prosty, ale niestety prosty nie jest. Mógłbym mu zdjąć hełm, ale też jednocześnie mógłbym mu przejść na... A kurwa, wyskakuj z hełmu. Tylko nie wiem, czy ja teraz dam radę przebiec na drugą. O kurde. Dobra, stop. Dobra, git, bo chyba jak ten lampion spadnie, to się właśnie zgasi. Znaczy całkiem dobrze, że przebiegliśmy na drugą stronę. Dobra, gituwa, mamy to. Przede wszystkim zaoszczędziliśmy tą luminosę. I zaoszczędziłem też kilka kawałków skóry. I jest to informacja dobra, bo jednak ta skóra jest nam potrzebna w warsztacie bardzo często. I też bardzo często w tym warsztacie mi tej skóry niestety brakuje. Czy my chcemy tutaj jakieś zwabić gościa? Kurde. No właśnie tak średnio, szczerze mówiąc. Nie wiem za bardzo, co my chcemy zrobić. Bo ja się tu chyba nie przedostanę, prawda? Czyli muszę to zwabić tego kolesia. Tak mi się wydaje. Teraz mamy troszeczkę więcej, że tak powiem, interakcji i tak dalej. Teraz bym mu chyba to rzucił w twarz. Pyk. Mamy to. I teraz bym sobie przebiegł do tamtego, do tego miejsca, cyk. I w ten głupą głowę bym rzucił kamlotem najlepiej. No i pięknie, mamy to chyba. Gituwa jest. Cały czas się też pamiętajmy, cały czas pamiętajmy o tym, żeby się tutaj skradać. Bo jednak jeden niewłaściwy ruch i będziemy musieli wczytywać. Bardzo bym tego nie chciał, bo nie wiem gdzie tu jest kolejny, że tak powiem, punkt kontrolny, tylko że lepiej... Lepiej po cichu, żebyśmy tutaj chodzili. Jak my to wszystko podniesiemy? Czyli tutaj generalnie inkwizycja kradnie moją władzę i sobie wykorzystują, że tak powiem, tą władzę. A nie, to zwykli ziomki. Oj. Dobra, macie ogień, więc nie musicie uciekać. Ale trochę panikują. No to się nie dziwię, że jest stan wojenny, ale to chyba stan wojenny jest ze szczurami, mam wrażenie. Tutaj Francja prowadzi wojnę ze szczurami. No i z Anglią też generalnie. Widzieliśmy, że z Anglikami też było walczone. Nie wiem w sumie kto wygrał, ale wydaje mi się, że Anglicy wygrali tak generalnie. Widzieliśmy Anglików, którzy pakują ciała swoich zmarłych braci.
A nie Francuzów, którzy pakowali ciała zmarłych braci, a raczej to wygrany pakuje i zbiera truchło swoich ziomków. It's all over for him now, so get lost! Not by myself. I can't leave without him! Shut up! You heard of martial law? Wanna die before he does? Oh my goodness. I'm contagious. Get out of here! Listen to me! Oh, God! Now! Oh, Lord! Dobra, niech oni sobie tutaj gadają. O! Akcja, akcja? Usłyszymy dźwięk zabijania, czy nie? Nie. O, ty, szczurcy! Muszę zająć szczury. Łe! O, witam serdecznie. Dobra, tobie i tak już niepotrzebne. O, taki chłop zauważył, usłyszał chyba. Pałas. O kurde, aj. Nie no, teraz tam jest zdenerwowałeś gościu, nie? Czyli pewnie oni zabili mu rodzinę. No, stwierdził, że magik tak zwany jest robiony. W sumie to się trochę nie dziwię. Chociaż mógł wybrać zemstę. I przy okazji zamiast magika to jeszcze zgarnąć dwóch kolesi i dopiero zginąć. Albo nieważne, albo jednak... Albo jednak go stracili w sumie. Nie było tematu. Pytanie za co w sumie. Nie mam zielonego pojęcia. Mogę to otworzyć tutaj? Nie mogę. Strasznie dużo głosów. Coś się tutaj dzieje. Jest cały czas akcja w tym mieście. Tutaj jakiś psiak martwy. Dobra, tutaj jakieś szczury. Tutaj coś znajdę? Mogę tu przeskoczyć? Mogę, ale czy znajdę coś tam ciekawego? Widzę jedną rzecz, którą mógłbym zgarnąć do siebie, to znaczy sznura. Już mam 12 sznurów, czyli maksymalną ilość. Dobra, tutaj kamloty to są, możemy wziąć w sumie te kamienie. No i musimy się jakoś przedostać na drugą stronę. Nie jest to łatwe, kiedy mamy taką ilość nasranych tych przeciwników. No właśnie, musimy się jakoś przedostać na drugą stronę, tylko pytanie brzmi jak do końca chcemy to zrobić. Szczerze mówiąc, nawet nie widzę jednej opcji, którą mógłbym wykorzystać. Proszę o podpowiedź, gro komputerowa, bo błąkam. Chodzę w kółku, jakaś podpowiedź, ona tutaj postacie lubię sobie powiedzieć raz na jakiś czas, kiedy nie wiemy co zrobić, co mamy zrobić. No tam nie wejdę. Nie ma takiej możliwości, szursy. Tam nie wejdę. Tam nie wejdę. To kurwa, gdzie mam wejść, halo? Tam nie przejdę, no tutaj było zamknięte, w ogóle nie mieliśmy takiej opcji, prawda? No nie mieliśmy. Tutaj też jakoś... Aha, może jakoś dachami byśmy przeskoczyli, co? Dałoby tutaj radę? Z daszku na daszek? No też nie. Kurwa. To co, po prostu przed siebie, Gido? Tutaj chyba nie ma innej opcji, niż jej po prostu tu wejść, ale... Nie wiem, czy... Nie widzę tutaj... No nie wiem, jak miałbym to niby zrobić. Chyba wejdziemy, damy się... No i wszystko. Dzięki. No tak, kurwa, że... Ja nie myślę czasem, nie? Chciałem po prostu tam wejść. Jelo, nie? No głupie, głupie to by było. W ogóle to postrąca wszystkie te... Wszystkich wisielców. Tutaj zająć szczurcy. Dobra. Dawaj, dawaj, wódeczkę. Lepi się. O kurwa, ty, stop. Tu mam na szczęście światło. No tak, logiczne zagadki. To jest moja ulubiona część rozgrywki zawsze. Wisielec jakiś, coś nade mną nie ma. Tego też wziąć nie mogę, mogę przeskoczyć na drugą stronę. Mogę później zapalić chyba to igniferem. O kurwa, ale tu mnie chłop widział, Ty wariacie! Pyk! Walecie na dziurę, dojazd oponenta, dawaj skacz! Pyk! No i cios kamlotem w głowę. I wszystko, po robocie. Niestety zmarnowałem dwa kamienie, ale chyba od razu je sobie tutaj uzupełnimy, także gituwa. Saletry mamy też mnóstwo, mogę coś wytworzyć. Ja w ogóle teraz nie mam taba, jak trzymam tego. Niestety nie mogę używać taba, kiedy trzymam pochodnie w ręce. I my chcemy się dostać
No to jest właśnie dobre pytanie, gdzie my się chcemy dostać? Tak naprawdę. Myślałem, że w tamtą stronę, ale chyba... Chyba niestety nie. Chociaż chyba tak, bo tam widzę, dalsza jest część drogi. Nie wiem w sumie, co mamy zrobić. Na razie stoję tutaj. Jestem w dupie na razie. Weź zapal, spróbuj zapalić. Ej, gdzie mój patyk? Czemu ona wyrzuciła patyk? Co zrobiłem z badylem? Nie mam badyla. Może spróbujmy to zapalić, co? Nie wiem, czy to by dało. Niby to jest słoma, nie? Może by się udało zapalić. No nieważne, nie było tematu. No nie wiem, no strącać te ciała też chyba za dużo nic nie da. Nie wiem, ja jestem mistrzem. Robię ją zagadek, nie? Ja tych najprostszych nigdy nie umiem wykonać. Jak są ciężkie, to ja kody Morsa wszystko, chłopie. Muszę tak powiedzieć, żeby nie wyjść na największe odzbana na świecie. Nie, no nie wiem, tu był koleś, nie? Zabiliśmy go, okej. I kurwa, co dalej? Tutaj nie mogę przejść, na pewno. Tutaj w ogóle nie chcę przejść. Tu domy są zamknięte. No chcę przejść na chyba drugą stronę, tam. Chyba, że weźmiemy badyla. Podpalimy badyla. I wpierdalamy się z powrotem, nie? To jest chyba najrozsądniejsze, co mi przychodzi do głowy. I tutaj jakoś wskoczyć do góry? Nie, da rady. To nie wiem, przed siebie po prostu lecimy. Miejmy nadzieję, że nam badyl nie zgaśnie. Nie, tu jest światło jakieś, tu jest światło jakieś, tu jest światło jakieś. Dobra. Zapalaj. Dobra, czy my go chcemy pokonać? No chyba nie mamy większego wyboru. Jo, chyba musimy się pozbyć tutaj przeciwnika. Wątpię, żeby się tutaj dało coś po cichu zrobić. No i wszystko. Fajnie mi powiedziałeś, no nieźle. Dobra, tutaj jest dzbanuch. Dzbanucha mam. Nie potrzebuję drugiego. Nawet nie mogę mieć dwóch dzbanuchów. Alkohol, bo oczywiście co może mieć przeciwnik przy sobie. Ignifer, zróbmy to. Luminosa, czy chcemy zrobić? Brak miejsca w ekwipunku, no, czyli już mamy odpowiedź, brak miejsca w ekwipunku. I tutaj mamy naczynie, no dobra. Czyli wszystko, co potrzebuję na razie w eku, mam. No była tam całkiem sporo szczątków, to prawda. Jakie to ma znaczenie? My żyjemy, to jest najważniejsze. Proste. A, to już faktycznie niedaleko jesteśmy. O, cmentarz. A to dziwne, że my się w sumie nie zarażamy, jak my przechodzimy koło tych ludzi, wszystkich martwych. Ale chłopie ma grzyby, grudki na twarzy. Dobra, damy radę jakoś bez niej. Oczywiście, że jest inna droga. A co to w ogóle jest? A, to jest taki... O kurde! Ty, to jest takie światło, taka lampa. Coś takiego, taka latarka właściwie. Promień światła może także oczyszczać drogę dla szczurów, albo je blokować. Luz, rozumiem. Kurczę, tam byśmy mogli sięgnąć po alkohol, ale nie chcę mi się już w sumie wracać. Mam warsztat. Chyba, że mi akurat będzie brakowało alkoholu. A będę chciał coś wykonać. Mam już 5 narzędzi. Chyba jesteśmy mocno w tyle generalnie, jeżeli chodzi o wykonywanie rzeczy. Możemy ulepszyć sakiewkę. Już ulepszono? Nie, możemy, tak. Ulepszymy sakiewkę. No i w sumie tyle, nic więcej. Niestety w stanie ulepszyć nie jestem. Nie wiem, czy ja jakoś omijam większość tych składników, czy... Czy to tak ma być? Wydaje mi się, że strasznie dużą część składników różnych do pozbierania omijam. Czy ja chcę cię zabić? No mogę go zabić, ale w sumie po co? Nie widzę takiego sensu. Chyba, że to przestawię, to on się Aha, no nie było tematu. Puść! Wrzucaj w czerep! Jo! Kamlotem. Ściągaj to, wariacie. W czerep, czerep! No i pięknie, mamy to. To go nauczy? No, kurczę, nie żyje, więc raczej po nauczce, jeżeli chodzi o to. Dobra, to sobie przestawmy tą lampkę. Możemy przeszukać też tego zioma, czy miał coś ciekawego. No nie miał. Ale on co to miał? Łe! Siara! Puszczaj! Nie, no muszę się uratować. Ale save zrobiłem.
Nie wiedziałem, że mnie tu szczurasy dopadną. No dobra, ale na szczęście przydało się to, co... To, co wytworzyliśmy. Okno. Czy my chcemy się dostać do okna? Dobra, damy radę w takim razie. W ogóle mega szybko te szczury nas obiegły. Swoją drogą. Trzeba się też nauczyć mechanik tych szczurów. Będzie, myślę, dobrze. Dobra. Droga oczyszczona? Chyba tak. Da się przeskoczyć jak najbardziej. Po raz nam zmykać. No i chyba kasenka. Boss? Nie, jakiś wielebny, duchowny. Magister, the episanguis. Let's see. Uczony może jakiś, nie wiem. Chociaż często uczony i wielebny to w tamtych czasach te same osoby. Perfect. If I may be so bold, we know it comes from those rats, but what's it for? We call this odorous. Whoa. Oh. That is just one of the effects of the episanguis, when we mix it with sulfur. But that's not what we are interested in. But, so why don't we let our units use it, eh? It could... It is too precious. Each episanguis crystal must be kept for our project. Particularly as, in this form, it has been the source of some, how should I say, regrettable accidents. Deliver it to the Bastion. That is enough for today. Regrettable accidents? Imagine you spill some on your feet. You'd have to do your patrol on your ass. No zgaduję, że jest to substancja, którą ostatecznie dorwiemy. Tak, to tylko cmentarz. Nie ma nic tu wielkiego, prawda? 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 Nie, tylko martwi ludzi, wiadomo jest. Normalka. Jestem w stanie to przerzucić kamieniem. Raczej nie wygląda na całkiem... Przerzucić? Właściwie rzucić w to kamieniem. Żeby to spadło oczywiście, ta kłódka, ale ta kłódka wyglądała na całkiem solidną. Co was tak interesuje? Okej. Tutaj bezpośrednio gra nam zasugerowała, że znajdziemy tam coś ciekawego. Wykorzystajmy to zatem i zobaczmy, co tam jest ciekawego. Klucz może? O, albo to coś, co, o czym mówili tam ci ziomki. Odoris. Mogę stworzyć odoris. No dobra, tylko jest problem, ty. Wszystko fajnie, ale jak ja na drugą kurwa stronę teraz przejdę? A, dobra, wykonamy to odyris. No tak, no racja. A jestem z manuchem. No dobra. Więc spójrzmy, myślę, z 10 i spróbujmy, jak to działa. Rzucam tam i przyciągam szczurasy. No i wszystko. Musimy znaleźć więcej. No mamy całkiem... Mamy kurwa całkiem sporo tego akurat. Rozszerza się możliwość ulepszania wyposażenia amicji. Naciśnij Y, aby... Zobaczyć. Okej, okay. Pojemniki alchemia. Amunicja ignifera odwraca uwagę znajdujących się w pobliżu przeciwników. Okej, okay. Wydłuża czas trwania efektu odoris i luminosi. Niewielkie drewniane ostrza wewnątrz pojemnika oddzielają różnego rodzaju składniki. Dobra, i będziemy mogli sobie ulepszać te wszystkie rzeczy. Kolejne drzewko do ulepszania. Problem jest taki, że jestem dzbanuchem, jeżeli chyba chodzi o zbieranie składników. No i dobra, no i chyba będziemy musieli przedostać się w tamtą stronę. Tam było zamknięte. Zostawcie mnie szczurasy. Myślę, że to odoris, czy jak to się tam nazywa, będzie odpowiednie. Powiedzmy, spróbujmy no. Tylko będziemy musieli szybko się tam przedostać. Dobrze, że to ma dużego range'a w miarę. Tędy? No to lecimy dalej, lecimy dalej. Okej, okay, kolejne szczurasy. Myślę, że rzucimy to odyris. I dzida, nie? Przed siebie. Nie wiem, czy zdążymy, kurwa. Powiedzmy, że... O kurwa, jak musimy coś znaleźć? E, puść, puść. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tam rzućmy. Dobra.
Dobra, dobra, trochę spanikowałem, kurczę. Dobra, gituwa, tutaj kolejne szczury. Uśmie. W którą stronę my chcemy iść? Nie wiem. Będę se rzucał to, bo mam tego w sumie mnóstwo i mam wyjebane też elo. W sumie jak gra mi takie daje możliwość tutaj. Cię na dół. Tu chcemy się dostać? Chyba nie. A możemy tutaj poświecić. Nie wiem, czy to odpędzi szczury tutaj z tej drogi. Tam było coś ciekawego. Alkohol tam był. Łódeczka, jak najbardziej. Chłopie, jestem z Polski. I'm from Poland, man. Dobra, rzućmy odoris. Pozbierajmy tutaj te wszystkie gówna. Alkohol, dobra. Przede wszystkim pozbierajmy ten główny składnik tego odoris. To jest fajna, fajna rzecz. No, przydaje się. Na pewno będzie dużo razy ratować nam dupę. Dobra, tutaj nie musimy tego odoris rzucać. Myślę, że sobie oświetlimy drogę. Chociaż chyba źle myślę. Tak czy siak i tak będę musiał to rzucić. Zostawi mi tylko i wyłącznie trzy w sumie, więc trzeba jak najszybciej. Ta, no widzę! No kurwa, no! Ty, umarłem, nie? Umarłem? Jo, umarłem chyba. Rozumiem chyba, co teraz musimy zrobić, no. Mam nadzieję, że punkt kontrolny jest tutaj. Generalnie musimy to oświecić lampą, to wejście. Jo. Musimy oświetlić wejście bramą, albo przynajmniej tam musimy poświecić na to pudło. No i tyle, i tutaj rzucić odoris. Wytwórzmy tego kilka. Mamy sporą ilość składników, także nie musimy sobie, że tak powiem, żałować. Powinno być w miarę gitu. Nie, chujowo zrobiłem, nie? No bierz to, kurwa, ciągnij. Tragedia, puszczaj. Dobra, zrobimy to po mojemu. Wyjebane. Będę co chwilę po prostu używał tego, jak powalone tego odoris. Puszczaj. Jeszcze jedno, bo krzyczają, już krzyczają. Dobra. Jeden. Dwa. Trzy. Kurczę, no marnuję tego mnóstwo, nie? Weźmy, użyjmy. O, co ja zrobiłem? O kurwa, ale ty. Rzuta tragicznego zrobiłem na to. Dobra. A my to w ogóle gdzie chcemy postawić? W sumie to, co ja teraz używam. Gdzie to mam postawione? Będzie gdzieś tam, prawda? Dobra, no to to możemy generalnie tu przeciągać, bo jesteśmy w rężu światła. Kurwa, tylko... A! Pójdź. Jak ja z tym idę? Cymbo najgorszy. Dawaj, dawaj. Kurwa, ciężkie to. W sensie nie ta skrzynia, którą pcham, ale generalnie to zagadka. To jest zagadka, to... Co ty ga... A, że uwięzi się za pomocą lampionu, żeby nie... Ja rozumieć, ja... Mój mózg kumać, nie? Moja mózga kumać. I pa, i teraz już nas nie będą wkurzać, nie? Bo one nie przejdą na drugą stronę. Ale gagatki, pa. My robimy coś takiego, one tam dzida, już nie przejdą. Dobra, wszystko. Tu jest. To możemy teraz brać i się zająć... przesuwaniem tego gówna. Cztery szczury chyba nie stanowią większego zagrożenia. Już nie mam zielonego pojęcia, czy to prawda. Przecież że jeden nawet stanowi gigantyczne zagrożenie tutaj. Tam chyba nie ma szczurów, prawda? Chyba możemy sobie iść przepchać to i nie powinniśmy mieć większego problemu ze szczurami. Czy ja dobrze idę? Git. To było bardzo dyskretne. Right, now just a bit more. A, musimy to podsunąć sobie pod tego, dobra. Pod tutaj to przejście, nie wiem jak to nazwać w sumie. Pod skałę? No nie, pod wyrwę? Też nie. Jak to się nazywa w sumie? Do łapania, tak, takie coś, jak masz, jak ty jesteś w dole i musisz do góry się dostać. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się nazywa. Polskie, trudny język, man. Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego, tutaj możemy zajrzeć. Stół, nie ma stołu warsztatowego, ale za to mamy siarkę i sznurek. Też przydatne rzeczy. Tutaj nic, tutaj jakiś ziomuś nabity na pal. No, tak bym strzelał, że kurwa walka, szczerze mówiąc. Albo nie walka, bo się rzeź, bo ten chłop ma w plecach to. Raczej oni do walki...
Znaczy oni za bardzo walczyć nie chcieli. Raczej uciekali przed tym, co ich czeka. Inkwizycja. Mało hiszpańska. Ol wielki miecz w ogóle. Kurczę, to jest powalone, że ludzie w sumie machali tymi mieczami, a te miecze ważyły po 20 kilo, chłopie. Jak nie mogę? Mogę go dobić. A nie mogę nawet, nie mam tak, niestety. Gra mi zakazała, ty rzuca... Nie, rzucę ci kamień, da rady. Wstawaj, chłopie, leniuchu. Wstawaj, chodź tu. Iggy. No i wszystko, chociaż tak, ukrócę ci twoje cierpienia. Tyle mogę dla ciebie zrobić, wariacie. Czyli szczur przeciwko chorym. No ma... No nie wiem, czy szczurów użyli, szczerze mówiąc. Ten gościu majaczy już chyba z gorączki albo czegoś takiego. No jak użyli szczurów, jak przecież tutaj były tego... Miecze wbite w plecy i tak dalej, to... Nie ma sensu, co on powiedział. Teraz możesz wystrzeliwać... Uuu, przyciągnę do nich szczury. No to pyk. No i gituwa, dobra. A my dzida, tak? No i wszystko. Podoba mi się to, no. Ty, a możemy zareagować? Możemy, ale... Niestety tam chyba szczury blokuje światło. Nie wiem, czy mi się chce ich słuchać, co oni gadają. Słuchaj, wariacie, wszystko fajnie, zabawa zabawą, a masz w łeb. Najpierw z tego, co ci podpali hełm, a potem prosto w głowę z kamienia. A on w sumie miał tarczę, więc uczę, następnym razem warto zwrócić na to uwagę. Przecież może się tarczą zasłonić, nie pomyślałem. Wytwórzmy jedno to, wytwórzmy Odoris przede wszystkim, bo to jest mega fajne. Mega efektownie i efektywnie zabija przeciwników, sprawia mi dużo radości, kiedy przeciwnik zostanie zabity tym Odoris. Także chcemy z tego korzystać jak najczęściej. Pozbierajmy to... Kurczę, to ma takie dziwne nazwy. Nie wiem jak to... Oj ty, puść mnie! E, co jest grane? Puszczaj! Chłopie! Czemu on się na mnie rzucił, a na tamtego kolesie nie? Ale chuje, nie? Ty, to może my im tam rzucimy i ewakuacja, co wy na to? Damy radę, tak? Chuje, damy... Chyba, że damy radę. A, damy radę. O kurwa. A w ogóle pół ryja mi zasłania mikrofon. Teraz się zorientowałem po 43 minutach. Słuchaj, wariacie, jest problem. Z wami mam problem przede wszystkim. A nie tak generalnie, że mi staje się na drogę, bo chyba mogę sobie tutaj iść naokoło. Tylko po prostu mam z wami problem, że się tak zachowujecie. Dobra, rzućmy kamlotem, może to kogoś przyciągnie uwagę. Chyba jak najbardziej. Rzućmy w tego kolesia przede wszystkim ty. Kamlotem. O kurwa. Dobra. Rzucam w gościa na hełm, tym trującym gównem. I pyk, główkę. Piękna sprawa. Ty, zajebiste to combo jest. W sumie skuteczne, tylko jeżeli chodzi o walkę z kilkoma przeciwnikami naraz, no to już niestety, kurczę, jest gorzej. My chyba musimy się przedostać przed siebie, tak mi się wydaje. Jest tam taki pal zaznaczony na biało, a to oznacza, że jest to raczej miejsce, gdzie mam się udać. Rzućmy to Odoris. Tyk. Myślę, że damy radę sobie tutaj przebiec. Gituwę. Oj. No debil, nie? No to była obrzydliwa scena. To trzeba przyznać zdecydowanie, no.
W ogóle to jest obrzydliwe, nie? Co oni tu porobili? Szacuneczek. No nieźle się postarali, jeżeli chodzi o obrzydliwość tej gry. Aż mi się niedobrze zrobi, ja jestem fanem wszelkiego rodzaju przemocy. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi oczywiście o gry i tak dalej. Vitalis, the butcher who killed my father works for you. His blood is on your hands too. Dotrzyj do uniwersytetu. Jesteśmy. Wejdź do uniwersytetu. Musimy wejść do środka. To zadanie nie będzie łatwe niestety i pewnie nawet nie skończymy go w dzisiejszym odcinku tego zadania. Chyba, że zrobimy taki 50-kilkuminutowy odcinek. Też możemy tak zrobić. Natomiast myślę, że jakościowo może troszeczkę stracić na tym. Oj, puść. Nie wiem, czy ja nie chcę się z nimi bić, to szczerze mówiąc. Mam tyle rzeczy w ekwipunku. Kurwa, chyba bym sobie z nimi poradził, nie? Albo chuja bym sobie z nimi poradził. Chociaż dobra, spróbujmy, nie? Pyk, dobra, trzech kolesi już nie ma maski i teraz tylko i wyłącznie Camlot. Pyk i uniki trzeba dobrze robić. Kurwa, nie trafiłem. Chodź tu. Dobra, oj, on się ma z dzidy jebnąć. Dobra. Dobra, można jeden versus trzech, pewnie, że można jak najbardziej. Dzięki wariacie, trzymaj się. Kurczę, szczerze mówiąc nie sądziłem, że dam radę. Mogę uwolnić szczury? Niestety chyba nie do końca. Ja bym chciał na pewno uniknąć tego ziomka starszą. Bo niestety przed Camlotami potrafi zrobić tak zwany unik. A ja bym bardzo chciał tego uniknąć. Dobra, no chyba ten koleś musi zostać pokonany. Nie, w sumie nie musi, możemy go ciągnąć uwagę Camlotem tutaj. Zrobić coś takiego. I wtedy sobie przejdziemy z lewej stronki, gituwa. Pik, 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 delikatnie podbiegniemy. No i chyba to mamy, co? Nie wiem, czy będę w stanie wejść do środka? Sima down. They're a bit hoity-toity, but at least they know how to read. That doesn't give them the right to act like assholes. Anyway. Dobra. Jak ja się dostanę do tego pieprzonego uniwersytetu? Dobra, dzida na początek przed siebie. Może gdzieś tędy, bocznymi tymi drzwiami. Jak najbardziej. Zobaczmy, może będzie jeszcze jakaś kascenka. Kolejny rozdział, przede wszystkim kolejny rozdział Ścieżka wśród róż. Oznacza, że będzie kascenka i tam sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. A, nie ma. Remember Lucas said in the basement. Podziemia. The path is strewn with roses. Roses. Wherever will I find roses here? Róże, że ścieżka z różami tego, ale to pewnie będą na ścianach róże. Dobra, teraz rozumiem, o co mu chodziło z tymi różami. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się jutro o godzinie 14 oraz 16 zazwyczaj. Na pewno raz dziennie o godzinie 16. Wpadaj się na Twitcha. No i tyle widzowie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że gierka również. Cześć.